Witam panu przede wszystkim państwa. Zgadzam się z trenerem, że faktycznie pod względem piłkarskim oczekiwaliśmy chyba obydwaj od naszych zespołów trochę więcej. No usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że te warunki zewnętrzne, szczególnie wiatr i inne rzeczy utrudniały prowadzenie gry z punktu sportowego. No, liczyłem, że szczególnie w pierwszej połowie zagramy trochę lepiej, przy czym no, trzeba powiedzieć, że inauguracja zawsze jest jakąś niewiadomą dla piłkarzy i z tych treningów jednostek na wierzchni naturalnej było tyle, ile było. Nie chcę tu narzekać absolutnie i było widać tą nerwowość i takie ten chyba brak czucia trochę piłki. Z kolei po przerwie zagraliśmy już lepiej, szczególnie ten transfer pozytywny udało nam się, żeby zafunkcjonował i dwa czy trzy razy zagroziliśmy, przy czym jedna sytuacja była decydująca o tym, czy dzisiaj ten mecz skończy się z remisem czy zwycięstwem. No niestety brakło nam skuteczności, bo uderzenie Kamila Łączka od jednego słupka, od drugiego słupka, no i Arek, myślę, musiał to sfinalizować. No nie udało się, tak bywa. Remis trzeba przyjąć, przy czym no chcę pochwalić zespół za tą determinację, taką mentalne nastawienie. Może trochę brakło więcej konkretów, ale ja tak mówię, no ten pierwszy początek rundy zawsze nie jest trudny. Będziemy robić wszystko, żeby w następnych meczach gonić rywali. Wiemy, z kim graliśmy dzisiaj i też tutaj pełen szacunek dla przeciwnika, bo nie jest to tuzinkowy zespół, najlepszy, jeden z lepszych zespołów w drugiej lidze i nie dużo brakło, żebyśmy przechytrzyli dzisiaj rywala. Liczyłem na to, że uda nam się zaskoczyć. No, nie za wiele tych elementów było zaskoczenia, ale ten remis przyjmujemy i punkt jako zdobycz i gramy dalej.